kolekcję, to wiedziałem, że na pewno taki czas łaski, ale nie wiedziałem, że aż tak też będzie chyba czas łaski. Dziękuję Panu Bogu, naprawdę cieszę się, że znów tutaj jakby dał mi konkretne wskazówki. Powiem Wam tak, że nawet teraz w tym momencie czuję taką wielką radość bycia po prostu pośród Was. To mi się wydaje taki wielki darek do patrzenia czy z większą radością, miłością na Was, na Was tu kapłani. Co to w ogóle w codzienności nie jest łatwe. Ale od jakiegoś czasu Pan coś do mnie mówi, pytając mnie jakąś taką moją radykalną zgorliwość i też z tym pragnieniem tu przyjeżdżałem, prosząc właśnie Pana, żeby to jakby we mnie pobudził. Tak trochę liczyłem, że będzie jakaś modlitwa indywidualna i że tam gdzieś ten płomień ducha pewnie się rozpali. Ale myślę, że to bez tej modlitwy Pan tutaj to jakoś czyni. Przede wszystkim mi dzisiaj to pokazał, że muszę walczyć jeszcze mocniej o taką modlitwę kapłańską. Od iluś tam lat organizuję taką modlitwę raz w tygodniu, brewiarno się spotykamy, grupka księży. Ale właśnie ostatnio zacząłem dosłownie marudzić, narzekać, że jestem zmęczony tym, że to ja muszę to wszystko jakby tworzyć. Muszę ich zapraszać, muszę prosić, muszę ich zbierać. I powiedziałem sobie tak, nie, już odpuszczam. Jak im nie zależy, to mi też już nie musi zależeć. No i dzisiejszy dzień to jest po prostu konkretne powiedzenie od Pana. I wiem, że muszę nadal o to walczyć i myślę, że właśnie Pan chce mi tym wszystkim jakoś jeszcze bardziej dopomóc. I chwała Panu. Amen.